Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym się wypowiedzieć na temat kanału Jak to ogarnąć, który prowadzi Pan Jacek Kurzątkowski. Ja już na temat tego kanału i różnych spraw, które się toczą na tym kanale, mówiłem kilka razy, ale chciałbym dzisiaj skoncentrować się na jednym dokładnie przypadku. Na jednym, można by powiedzieć, podwójnym przypadku, ponieważ chodzi mi o. Panią Magdę i pana Janka, ale tak na sam początek naświetlę Państwu o co chodzi w tym temacie. Mianowicie pan Jacek Kurządkowski prowadzi kanał Jak to Ogarnąć, gdzie stara się za pomocą zbiórek dokonywanych pieniędzmi ludzi, którzy oglądają jego materiały, pomagać ludziom, przynajmniej w teorii, którzy. Mają jakieś problemy, czy to są narkomanami, alkoholikami, czy to są osobami no, jakoś bardzo mocno społecznie niezaradnymi, którym się, jak to czasami bywa, usunęła ziemia spod nóg, czasami tak w życiu bywa. Więc powiem Państwu, że od samego początku ten kanał, chociaż uważam, że był całkiem fajny, no budził pewne kontrowersje, budził pewne zapytania. No, przede wszystkim to, co zwróciłem uwagę na samym początku, kiedy to pan Jacek, który trzeba powiedzieć jest bardzo eleganckim mężczyzną, mężczyzną, który ładnie umie mówić, umie załatwiać sprawy, jest taki, jak to się mówi, ogarnięty. Jest to mężczyzna, który od razu zwróciłem uwagę, że rozmawiając z jakąś tam upośledzoną osobą, zaczął jej tłumaczyć, tak, to chyba była pani Magda, że on jest farmaceutą. No już na samym początku było to bardzo dziwne, tak, że osobie, która no nie za bardzo rozumie, co się wokół niej dzieje, no, jakby się tak chwali, tak, swoimi kolejnymi zawodami, umiejętnościami. Być może jest to prawda, może pan Jacek jest multitalentem, czyli zna się na wielu sprawach. Natomiast tutaj, no, zachodziło podejrzenie takiego trochę, no, bycia narcyzem, tak, czy takiego, no, hełpienia się na tle tych biednych, niezaradnych ludzi, jaki to ja jestem mądry i jak wiele umiem. Ja jestem bardzo na to wyczulony, tak, ponieważ, jak państwo wiedzą, Burczy Mucha Częstochowy to jest właśnie człowiekiem, który, no, kogo to odnie nie zna, jakim jest potężnym człowiekiem, ile ma osiągnąć, bo tam statuetkę dostał, bloga roku, drugie miejsce kiedyś dostał, więc, no, jakby jestem na to wyczulony i zawsze to, no, zwracam uwagę, tak jak ktoś zaczyna tak wliczać swoje umiejętności, jeszcze kiedy ktoś by to, no, mówił, zapytany, a tu jest Dosyć to wszystko śmieszne, bo to jest mówienie o osobie, która no, nie jest za bardzo ogarnięta, delikatnie mówiąc. Więc takie no, sprawiło to śmieszne wrażenie. Ale powtarzam, może pan Jacek faktycznie jest multitalentem i ma ochotę tym się podzielić ze swoimi fanami, no to wtedy zwracam honor. Zresztą ja nie zabieram honoru, tylko mówię, że to jest takie no... no śmieszne, no można by powiedzieć w rozmowie, tak? Ktoś mówi, że a ja mam fakultet z marketingu, ktoś drugi mówi, a ja z socjologii, no to ten pierwszy przebija, a ja mam, nie wiem, doktorat z europeistyki, no ktoś w końcu odbija piłeczkę, mówię, ja mam doktorat z kulturoznawstwa, tak, więc no i taka, taka wymiana ciosów, no ale tu mamy, przepraszam, tu mamy taką, no chwalenie się o sobie, taki no nieporadnej co najmniej za chwilę do niej dojdziemy także to, to tylko takie jest moje napomknięcie, to jest pierwsza sprawa, druga sprawa, że jednak należy rozważyć dwie opcje, że pan Jacek albo się nie zna na prawie albo w tych programach troszeczkę robi show, czyli no udaje tak? udaje i tworzy sytuację nieprawdziwą, żeby z pomocy ludziom stworzyć pewien show żeby ktoś chciał to oglądać żeby wpłacał pieniądze, otóż Zaraz do tego dojdę, dlaczego uważam, że pan Jacek no nie zna się na prawie. To żaden grzech nie znać się na prawie, ale jest grzechem w momencie, kiedy ktoś mówi, że się zna, albo tak jak pan Jacek, że ma tutaj jakąś kancelarię, która we wszystkim pomaga. Za chwilę do tego dojdziemy, ale chciałbym państwu naświetlić przykład Janka i Magdy. Tak w dużym skrócie mogę państwu powiedzieć tylko to, czego się dowiedziałem z tego kanału, z tego programu. Więc pani Magda jest osobą, która bezustannie to powtarza, nawet kiedy już wszyscy to wiedzą, bo słyszeli to co najmniej kilkadziesiąt razy, że była katowana i bita przez swego ojca, a jej matka nie reagowała na to, gdy jej córka była bita, czyli ogólnie była nieszczęśliwa, biedna, mężczyźni ją zdradzali. No nie ułożyło się pani Magdzie w życiu. Pracowała, o czym bezustannie mówi kilka lat w karefurze na kasie. Gdzie poznała swojego obecnego męża, który jest niepracującym cyganem, mającym kilka dzieci, ale jak powtarza pan Janek, no on chce do tej pracy, no tylko no jakoś nie ma szczęścia tej pracy dostać tak, od lat. A tak naprawdę, powód, który, o którym ludzie mówią, co może być bardzo realne, jest taki, że pan Janek przesiedział wiele lat w więzieniu. Więc prawdopodobnie dostał zasiedzenie w więzieniu i za to, za co został skazany, ja nie chcę o tym mówić, bo to są niepotwierdzone informacje, dostał zapewne odszkodowanie. Kolejną rzeczą jest to, że przyznał się do posiadania kilku dzieci, z którymi, jak widać, nie utrzymuje kontaktu. Oczywiście na dzieci jest, są przyznawane alimenty, więc jest oczywistą sprawą, że gdyby poszedł do pracy, to na każde legalne zarobki jak to się mówi wsiadłby mu natychmiast komornik. Natomiast dziwne jest, że przy niepłaceniu alimentów nie jest w areszcie, ponieważ w Polsce wprowadzono takie prawo teraz to jest ta dobra zmiana że mężczyźni nie płacący alimentów będą trafiali do aresztu, dlatego że dawniej było tak, że wystarczyło jakąś mniejszą kwotę wpłacić i jakby machali na to ręką, a teraz to już jak nie płacisz, nawet nie stać się, bo nie zarabiasz, no to idziesz do więzienia. Także, szanowni Państwo, no to jest bardzo dziwne. Pan Janek słynie z tego, że no nie za bardzo można patrzeć na niego, dlatego że on tak we wstrętny sposób obraca językiem w jamie ustnej. Naprawdę, bierze, bierze ludzi na wymioty mnie też prowokuje. To u mnie torsję. Przyczyną jest to, że tam gdzieś w komentarzach widziałem su suchodu, czy jakoś tak. Dopytałem, co to jest, i to jest po wyrwaniu zęba. Są różne bóle, i człowiek jakoś tak próbuje instynktownie językiem to dotykać. I dlatego jest takie wrażenie, że on tak ohydnie no, mili tym językiem w ustach. Naprawdę jest to wstrętne, obrzydliwe, no, zwłaszcza, że są włosy z uszu wystające z nosu. Z nosa, z nosu. No mówię o tym, że jest to mężczyzna po prostu niezadbany. Myślę, że to jest ważne, bo jak się ogląda kogoś i się widzi cały czas te pięki zębów i te mielenie językiem, no to naprawdę żółć mi podchodzi do gardła, jak to widzę zresztą z tego, co czytałem, nie tylko mi. Tak więc oni się poznali, pani Magda ma dwójkę dzieci, ma z tego co pamiętam synka kilkuletniego i ma córeczkę. Odebrano jej te dzieci i dano rodzicom pani Magdy, czyli rodzicom, których pani Magda oskarża o to, że była przez nich bardzo źle traktowana i wyrzucona z domu, tak jak stała, niemalże na bosaka czy w skarpetkach musiała uciekać z domu, bo ją ojciec wyrzucił. Pani Magda bezustannie to powtarza, mówiąc, że wszystko co złe w jej życiu to jest właśnie wina tego zdarzenia. Czyli to, że się nie za bardzo myje, to, że nie czesze włosów, to, że no widać, że nie dba o higienę taką nawet podstawową, no to jest to wina tego wszystkiego, że ona tam miała traumę w młodości, bo tata, no tata ją tam kilka razy uderzył. No do czego się pani Magda jeszcze przyznała? Przede wszystkim przyznała się do tego, że Bezustannie kradła w sklepach, gdy nie miała pieniędzy, gdy została chyba zwolniona z tego, co pamiętam, z karefura. Przyznała się do tego, że dźgnęła nożem policjanta, mówiąc, że ona została wyrzucona przez chyba swojego, jakiegoś tam byłego konkubenta z domu. No, nie miała gdzie mieszkać, więc dźgnęła policjanta nożem, żeby pójść do aresztu. Ja Państwu powiem, że ja nie za bardzo w taką bajeczkę wierzę, dlatego że, aby dostać się do aresztu, to wystarczy. No, nie wiem, nigdy nie byłem w areszcie, no, chociaż wszystko przede mną, zdaniem moich hejterów. Wystarczy wybić szybę. Można wybić szybę i poczekać na policję. Dostanie się podejrzewam, żaden normalny sędzia nie da jakiegoś długiego wyroku i sobie tam przyzimować. Dlatego uważam, że to jest, no nie, no to jest po prostu kit, tak, żeby żeby jakoś wybielić, tak? Atak nożem na policjanta, moim zdaniem, to powinno być karane, yy, no w ogóle podniesienie ręki na policjanta na służbie urzędnika państwowego powinno być yy, karano nawet nie surowo, tylko moim zdaniem bestialską, no, czy na prokuratora, czy na sędziego, no, no bo tak to jest. No nie może być tak, że ktoś podnosi rękę na, na urzędnika państwowego, powinno być minimum, moim zdaniem, 15 lat więzienia. Dlatego, żeby nauczyć bandytów, że no nie wolno pewnych rzeczy robić, tak? Jakoś to się wykaraskała z tego, może to nie była prawda. No, trudno mi powiedzieć, ja Państwu recenzuję, co usłyszałem. Kolejną rzeczą, którą Pani Magda opowiada, jest olbrzymi żal do sądu za to, że zabrał jej dzieci. Tymczasem, tymczasem była tam kiedyś pokazana taka sprawa. Że pani Magda szła na widzenie z tym dzieckiem do swojej matki, tak? Czyli pamiętajmy, że Marcinek, jej synek, za którym ona ciągle tęskni, był oddany jej mamie i tacie. Szła na spotkanie z dzieckiem, tak? No, nie wiem, raczej chyba umyta, z petami w reklamówce, do tego zaraz dojdziemy, z nieuczesanymi włosami, w ogóle nie niezadbana. Podejrzewam też, no, nie trzeba być Sherlockiem Honsem ani Kasanową Zambrowa, żeby żeby dojść do faktu, że była raczej śmierdząca i nieumyta, więc taka matka idzie na spotkanie z dzieckiem. No co z tego wynika, szanowni państwo mogą zapytać, że się tak czepiam w smrodu. A no dlatego, że do niezadbania o siebie, czyli o takie podstawowe rzeczy, czyli umyć włosy, uczesać się, umyć zęby, dochodzi jeszcze straszliwy fakt. Otóż pani Magda z tym cyganem Jankiem mieszkają w mieszkaniu, które dostali, mieszkanie socjalne. Nie wiem jakie tam są dokładnie warunki dostawania tych mieszkań. Natomiast dostali te mieszkanie, ostatnio wyszło, mimo potężnej kancelarii pana Jacka Kurzątkowskiego, że się dowiedział pan Jacek, że te mieszkanie od dwóch lat jest zajmowane bezprawnie. Prawdopodobnie nie da się ich eksmitować, no bo w zimę się nie da eksmitować kobiety z mieszkania. Takie mamy prawo, no, chyba w sumie słusznie. No i co się okazało, że oni mieszkając w tym mieszkaniu, przede wszystkim w ogóle go nie sprzątali. Teraz jest ważna rzecz. Że ja też byłem, szanowni Państwo, kiedyś może w skrajnej biedzie to nie, bo jednak mama mi przynosiła do domu, jak byłem ciężko chory. Jedzenie, jak chciałem jakieś taki, no wiadomo, do czyszczenia toalet, jakieś takie, no gąbki, do czyszczenia sanitariatów, do, 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 do zlewu czyszczenia, tak jakaś pianka, CIF, jakieś takie rzeczy, do mycia podłogi, to ja co dwa dni pucowałem swoje mieszkanie, właśnie po to żeby nie mieszkać w brudzie, bo lubię jakiś porządek, nie jestem jakimś fanatycznym sprzątaczem, że dostaję drgawek, jak coś jest nie na swoim miejscu. Raczej jestem takim bałaganiarzem, że papiery zapominam, gdzie leżą i tak dalej, chociaż walczę z tymi złymi cechami. Natomiast zdecydowanie, tam, gdzie jest toaleta, tam gdzie jest umywalka, nie toleruję jakiegokolwiek brudu, czyli mam to de facto mówiąc wylizane, pachnące zawsze. Dlaczego? Dlatego, że każdy normalny człowiek no, powinien dbać o jakąś czystość, żeby wokół siebie było czysto. I czy była bieda, czy było bogactwo, ja zawsze mam takie sanitariaty, mam full wyczyszczone. I każdy normalny człowiek, mniej więcej, może nie dba tak fanatycznie o czystość w toalecie, natomiast no wiadomo, że większość ludzi lubi sobie ogarnąć. Tymczasem pani Magda i pan Janek, co było czymś dla mnie niepojętym, w tym mieszkaniu socjalnym zagnieździły się i teraz uwaga, przepraszam, bo nie pamiętam, albo karaluchy, albo prusaki, nie, raczej karaluchy. Karaluchy się zalęgły w łóżku, z tego co pamiętam, i te karaluchy, jak latały po ścianach, znaczy nie latały, chodziły, pełzały, znaczy chodziły, biegały, no to były miażdżone na tej ścianie, w związku z czym na ścianie te flaki tego karalucha, jeśli można tak powiedzieć, i ta krew się po prostu na tej ścianie była umiejscowiona i to był po prostu obrzydliwy syf. Oni w tym siedzieli, zupełnie im ten syf, brud nie przeszkadzał. Kolejna sprawa, pani Magda i pan Janek nie palą zwykłych papierosów z dwóch powodów. Po pierwsze, zwykłe papierosy są drogie. Paczka, jak wiemy, kosztuje po kilkanaście złotych, co najmniej. Drugi powód jest taki, że wszystkie papierosy dostępne na rynku, dlatego, że państwa są po prostu za słabe. Czyli oni potrzebują jak to się mówi w płuca mocnego uderzenia, czyli lubią mocny, mocne papierosy. Jak osiągają te mocne uderzenie? Robią rzecz przerażającą, mianowicie e, zwijają papier zamiast sobie kupić to się chyba bletki nazywa z tego co pamiętam, zamiast sobie kupić maszynkę albo nawet nie maszynkę, jak nie mają pieniędzy, zwykłe to takie papierki do papierosa, które kosztują grosze. To oni biorą, wycinają kawałek gazety na przykład, zbierają kiepy po dworcach centralnych i w ogóle po przystankach, zbierają z tych kiepów tytoń i wsadzają ten tytoń, zawijają w gazetę, kawałek gazety i to palą. To jest nie tylko bardzo szkodliwe dla zdrowia i śmierdzące, dlatego że na, na gazecie jest druk. Tam jest farba drukarska, która palona jest bardzo silną toksyną. Tłumaczone było ten paniacek kim to tłumaczył, prosił, kupił im chyba nawet te papierosa, ale to do tych ludzi nie trafia. Oni wolą te mocne uderzenie w płucach, jak to się mówi. Dobrze, co trzeba dalej powiedzieć o tej sytuacji? Czyli tak, w ogóle nie dbają o porządek w, w mieszkaniu socjalnym. Trzeba sobie powiedzieć, że jest dużo w Polsce rodzin, które są w tragicznej sytuacji mieszkaniowej. Sam pomagałem takim ludziom, którzy mają jedno, dwoje dzieci, naprawdę gnieżdżą się w jakiejś małej, ochydnej noży. A tutaj, dwa wygodne pokoje dla pary, trzeba sobie to powiedzieć, nierobów, bo trzeba sobie to powiedzieć za chwilę do tego przejdziemy. Więc ta para nierobów, która ma zabrane dzieci, zajmuje dwupokojowe chyba mieszkanie, duże, wygodne, chyba z balkonem, z tego co pamiętam, nie ma to znaczenia. Tymczasem, cała masa biednych ludzi albo się. Albo przebywał u jakiejś swojej rodziny. Wiadomo, że jak się jest u rodziny z dziećmi, i tak dalej, no to często wybuchają awantury, bo jak jest mało miejsca, ludzie nie mają intymności, no to wcześniej czy później się zaczynają żreć. Tymczasem para nierobów ma duże mieszkanie. Zaraz dojdziemy, bo to mieszkanie było odnawiane mimo, że jest do eksmisji. To jest po prostu cyrk z tym wszystkim. No ale jeszcze Państwu muszę to wytłumaczyć, że. Czyli mamy tak, syf, przede wszystkim syf, niesprzątani nikt tego mieszkania nie sprzątał, ani ten cygan, ani pani Magda. Oni są podobno z tego, co pani Magda mówiła, małżeństwem ożenili się. Kolejna sprawa jest taka, że były miażdżone te karaluchy na ścianach, w związku z czym, no to wygląda wstrętnie, tak, ponieważ na ścianach wszędzie były zmiażdżone karaluchy, no to jest po prostu wstrętne, obrzydliwe, i chyba nie muszę mówić, jak to wyglądało, może gdzieś jeszcze znajdą Państwo filmy, gdzie widać te karaluchy roz, roz, rozchrastane, można by tak powiedzieć, no, rozdeptane, to nie. Chyba, że może kapcie mu uderzali, no to można powiedzieć rozdeptane, miażdżone. Czyli mamy smród, kiepów, przerażający burdel, tam trzeba to nazwać. Oni o to w ogóle nie dbali. Dług narastał, ponieważ oczywiście nie płacili czynszu, nie płacili. Zaczęło się robić olbrzymie zadłużenie. Administracja zaproponowała im sprzątanie, żeby zmniejszać ten dług. Oczywiście tego nie robili, bo im się nie chciało. No, wiadomo, no bo lepiej, żeby ktoś dał pieniądze, po co pracować. I teraz, w tym momencie, pani Magda strasznie co chwilę narzeka na Wysoki Sąd, narzeka ogólnie na wymiar sprawiedliwości w Polsce, ponieważ ten wymiar sprawiedliwości zabrał jej ukochane dzieci. I co bardzo podkreśla, ona je urodziła. No tak Pani Magdo, ale urodzenie dziecka nie oznacza, że dziecko jest Pani własnością. To nie jest Pani własność, tylko dziecko Pani rodzi, ma Pani obowiązek dać temu dziecku warunki jakieś do rozwoju. Czy dzieciak musi mieć tornister, musi mieć krecki, musi mieć zeszyty, musi mieć książki. Warto, żeby dzieciak sobie jakieś komiksy czytał, dzieci lubią, ja lubiłem bardzo. Warto też mieć jakieś pieniądze ogarnięte, żeby dziecko chodziło sobie na jakieś zajęcia. Czy to, żeby się uczyło angielskiego, czy to, żeby zapisać napływalnie, czy to na jakieś karate, jakieś zapasy dzieciaka zapisać, żeby się uczyło już od modu jakiejś sztuki walki, żeby nie było popychadłem w życiu. Więc samo urodzenie dziecka to nie wystarcza do tego, żeby to dziecko mieć. I wiadomo, żeby na tego dzieciaka ciągnąć 500 plus, bo, bo to jest dwójka dzieci. Tylko tym, temu dziecku trzeba coś zaproponować. Tymczasem akurat w Polsce wymiar sprawiedliwości, albo jak niektórzy mówią, wymiar niesprawiedliwości, zniszczył i okaleczył wielu ludzi, ale w tym akurat przypadku wymiar sprawiedliwości zadziałał fantastycznie odbierając tej kobiecie dzieci. Dlatego, że ta kobieta, ta pani Magda z tym cyganem, absolutnie moim zdaniem, z tego co widziałem, dzieci mieć nie powinni. Dlaczego? Po pierwsze, dziecko małe nie będzie miało, nie będą mieli te dwa nieroby pieniędzy na to, żeby, żeby, na te, dziecko, żeby te dziecko utrzymać. Druga sprawa, że ci ludzie nie rozumieją, byli proszeni, obiecywali, żeby palić na przykład na balkonie, czy przy otwartym oknie, Natomiast no, nadal tego nie słuchają. Raz się powie, zapomina natychmiast palić w domu. Małe dziecko nie może wychowywać się w smrodzie farby drukarskiej palonych gazet i e, tytoniu z kiepów zebranych gdzieś tam na ulicy ze śmietników. Dlatego, że u dziecka może się roz, rozwinąć na przykład astma, albo z, z czasem obturacja płuc. I to dziecko może być po prostu bardzo chore. Jest to totalnie nieodpowiedzialne. Kolejna sprawa jest taka, że dziecko. Oczywiście nie musi mieć super porządku, ale musi mieć jakiś w miarę ogarnięty w mieszkaniu porządek. Nie może mieszkać dziecko w syfie, w, w, w zmiażdżonych karaluchach, pomazanych krwią karaluchów w ścianach, bo to jest po prostu rzeźnia i horror, a nie mieszkanie dla małego chłopca i dla malutkiej dziewczynki, które to powinny mieć własny pokój. Powinny być pastelowe, wesołe kolory, powinny być zabawki dla tych dzieci. Powinno być coś takiego, co sprawi, że te dzieci będą miały fajne dzieciństwo. Tutaj dzieciństwo fajnego mieć nie będą, chociażby z tego względu, że wszystkie znaki na niebie i ziemi, a także filmy pana Kurzątkowskiego wskazują, że pani Magda jest albo upośledzona psychicznie, albo po prostu ma bardzo małe IQ, co nie jest grzechem. Ja też mam bardzo małe, więc to nie jest grzechem. Natomiast są no, problemy no, z komunikacją w ogóle. Tak jedno powiesz, zapomina. Pan Janek przy okazji no nie umie czytać za bardzo po polsku, ledwo mówi po polsku. Przez wiele, wiele lat w Polsce nie nauczył się czytać i pisać. Jest to po prostu przerażające. Człowiek, który mieszka w kraju, którego językiem nie umie się posługiwać. Natomiast cały czas siedzi na tablecie, teraz widzę chyba dostał wcześniej jakimś smartfonie i sobie tam mówią, oglądał filmy porno, czy tak było, nie wiem, ale no, no to nie jest grzech oglądać filmy porno. Natomiast uważam, że pan Janek powinien się po prostu nauczyć mówić po polsku i pisać. Jest trochę przykre, że 50-letni mężczyzna no, no nie umie pisać w języku polskim. Tak? Kolejną rzeczą jest to, że pani Magda moim zdaniem to już chyba pod jakieś urojenia podchodzi, ma jakiegoś tarociste, nie wiem, czy on mu opłaci, czy nie chyba mu płaci. To jest ważna postać programu, ponieważ nazywa się on Serż. Sersz poznał tego cygana Janka z Magdą kiedyś jak pracowała w karefurze na kasie. No i wybuchła ta wielka miłość. Sfinalizowana przez wspólne wędrówki w poszukiwaniu petów, przez wspólne wędrówki do jakiejś darmowe obiady itd., dalej do mopsu. Także, szanowni państwo, Sersz jest starocistą, z tego co pamiętam. I Sersz daje jej wróżby, że ona będzie bogata, że ona wyjedzie daleko, będzie szczęśliwa. I tu warto powiedzieć, że ona ciągle o tym serżu mówi i przede wszystkim pani Magda wierzy w takie urojenie, że ona nagle wyjedzie do Anglii, no i w tej Anglii ona będzie szczęśliwa, tam jest jakaś siostra tego cygana, potem wyszło, że on z nią kontaktu nie ma, nie ma nawet do niej telefonu, ona się opiekuje jego jednym z dzieci, on w ogóle z nią nie ma kontaktu, czyli w ogóle... Cygan nie kontaktuje się ze swoimi dziećmi, no jest to straszne, tak? Cygan, pan Janek opowiada, ja tu mówię Cygan bez żadnej pogardy, no, po prostu mówię, żeby rozdzielić, tak? Tak jakbym powiedział Cygan, Polak, Amerykanin, tak? Więc Cygan opowiada tylko łzawe historiki: jakie to miał straszne życie, jak to się nie powiodło, jacy to źli ludzie podli są, no ale to, to jest repertuar właśnie takich trików, żeby zmiękczać innych żeby dawali pieniążki, więc no ja bym w to nie wierzył, za bardzo może to i prawda, ale raczej moim zdaniem chyba nie jest to prawdą. Tak więc, szanowni państwo, pani Magda żyje taką nadzieją, że wyjadą do Anglii. Sąd oczywiście zwróci te jej dzieci. No bo przecież musi zwrócić, bo te dzieci są jej, bo ona je urodziła, co powtarza non stop przy każdej okazji, razem z tym, że ojciec ją bił i wyrzucił ją z domu. To przy każdym wywiadzie słyszymy. To już na jednym wydechu pani Magda to powtarza, żeby każdy wiedział, jak bardzo jest nieszczęśliwa i poraniona. E, tymczasem tymi jej dziećmi opiekuje się matka, którą ona oskarżała, że ta matka jest nieczuła, więc raczej chyba tam nie ma nic złego, chociaż cholera wie, jak to wszystko jest, bo to może pani Magda ma rację. Są rodzice, którzy psychopatami mogą być, którzy się doskonale kamuflują, więc ja tu wcale nie mówię, że ona mówi nieprawdy, tylko mówię, no. Że takie podkreślanie swojego nieszczęścia no śmierdzi takim na siłę wbudzanym współczuciem. E, tak więc pani Magda żyje w wielkiej iluzji, że oto wyjedzie do Anglii, tam sypną zasiłkami, no i ona pójdzie do pracy z tym cyganem, i już będą szczęśliwi, i w ogóle wszyscy będą szczęśliwi, i będzie wszystko super. Natomiast pani Magda sobie w ogóle nie uświadamia, o czym mówi. W Anglii wielu Polaków jest bezdomnych, w Anglii po prostu trzeba na początku znać język, ona nie zna. Trzeba zapierdalać, trzeba do różnych prac chodzić. Wiem co mówię, ponieważ byłem kiedyś na nielegalu w Anglii, pracowałem. Nikt tam za darmo funtów nie daje. Natomiast faktem jest, że jak człowiek jest robotny, uczciwy, nie oszukuje, ma chęć do tego, żeby się rozwijać. Ja znam wielu wspaniałych Polaków, którzy tutaj wrzeszczeli im prywaciarze, że oni tu nie będą zarabiali, bo prywaciarz splajtuje. Albo pracowali w zagranicznej korporacji za grosze, no bo rozkładają ręce, mówią, że jak dadzą wyższą pensję, to upadną. Tymczasem ta sama firma zmuszona pensją minimalną czy wysokimi zasiłkami w normalnym, socjalnym kraju okazuje się nagle dziwnie, że nie upada nigdzie, tak? Bo to jest po prostu taki bełkot, żeby Polakom płacić groszowe stawki. Tymczasem, jak w innym państwie trzeba, bo państwo to reguluje przepisami, no to nagle płacą i nikt nie upada. Więc jeśli ktoś w Anglii. Naprawdę pracuje, jest uczciwy, nie kradnie, nie kombinuje, a przy okazji zdobywa kolejne uprawnienia, to dosyć szybko w Anglii, w Irlandii normalny człowiek, który nie ma jakichś nałogów typu alkohol, narkotyki. Dwa, 3 lata jest w stanie sobie kupić dobry samochód, oszczędzić sobie na jakiś dom kupić na raty, więc naprawdę jak ktoś uczciwie pracuje, to jest w stanie to ogarnąć, ale no, pani Magda i pan Janek no, nie są ludźmi trzeba to sobie powiedzieć pracowitymi. Ponieważ ludzie pracowici by się garnęli, administracja, żeby spłacili dług za, bo nie płacili czynszu za mieszkanie socjalne, już od długiego czasu im proponowała pracę na ulicy, tak, żeby spłacali, zmniejszali dług. Oni po prostu nie chcieli tego robić. Czyli są to osoby, które się do pracy nie garną, wolą sobie w domu posiedzieć, chipsy zjeść, koli się napić, papierosa, skręta zapalić, telewizję pooglądać, ale pracować nie chcą. Takie osoby w Anglii nie mogą liczyć na to, że nagle przyjdzie. Anglik jakiś i da im pieniądze. Owszem, są zasiłki dla dzieci, ale teraz to poucinali i trzeba tam chyba mieszkać przez jakiś czas. Więc to, co liczy pani Magda, to jest po prostu taka iluzja, taka nadzieja. Sąd to jej dzieci, bo ona je urodziła. Wyjadą do Anglii. Zaraz y, państwo angielskie jest takie głupie, że zaraz im zacznie te funty sypać i sobie będą oglądali telewizorek, jedli chipsy, będą i, i wreszcie wszyscy dadzą im święty spokój i się od nich odpieprzą, i pieniążki będą leciały. No cóż, pani Magdo, tak nie ma, może tak kiedyś było, oszukiwało się w Anglii, no właśnie Cyganie w tym celowali. Ja Państwu tylko przypomnę, że w Anglii prawie mnie Cygan w podziemiach McDonaldu nie zarżnął nożem, wyciągnął noż. byłem w takim McDonaldzie, gdzie tam nie chciałem już im oddawać papierosów, także no, przeżyłem straszne chwile, oczywiście się przestraszyłem, nie miałbym najmniejszych szans w walce z dwoma Cyganami, z czego jeden z nożem więc się wycofałem, przeprosiłem, na nóż nie ma silnych. No a potem się dowiedziałem, że oni tak jeden dzień są w pracy z, z, zaklepują sobie tę robotę. i Jak przyjeżdża Polak, to mu tę robotę zaklepaną sprzedają. Także a pracowali no faktycznie niewiele, głównie ja tam pracowałem cały dzień mi ręce, później chodziło tego mota pneumatycznego, bo to w podziemiach McDonalda rozwalałem podłogę motem pneumatycznym. Także, szanowni państwo, w Londynie. Ale ja tam dużo prac miałem, także robiłem wszystko, co się dało, bo chciałem pieniążki zarabiać i tam parę złotych zarobiłem. No, parę funtów. E, także powiem Państwu, że mm, no, co mogę jeszcze powiedzieć bardzo ciekawego. E, także to jest taki, no, święty graal, takie wielkie marzenie Pani Magdy. to są to oddaje dzieci, e, osobie niepełnosprawnej umysłowo, z nałogami, niesprzątającej po sobie, nieudolnej umysłowo, tak, niechcącej pracować, wyjeżdża do Anglii, Anglicy są tak, takimi kretynami, że dają im od razu funty z niebalecą. No i się żyje długo i szczęśliwie z cyganem. A cygan oczywiście pójdzie do pracy. <laughs> Dobrze, szanowni państwo, no co tam jeszcze takiego wystąpiło? No, prawdą jest, że żaden normalny sąd nie zwróci pani Magdzie dziecka. Rozprawa o to dziecko będzie się toczyła niebawem. Żaden sąd nie może im zwrócić dziecka, bo to byłoby bardzo niebezpieczne dla tych dzieci. Te dzieci absolutnie nie mogą trafić do pani Magdy i do pana Janka, dlatego że nie nadają się ci ludzie do roli rodziców. No to byłby straszny skandal i nieszczęście dla tych dzieci, gdyby trafiły. Ale jak to państwo sobie obejrzycie, żaden sąd po obejrzeniu tych materiałów tego nie zrobi. Przede wszystkim dlatego, że pani Magda no, się przyznała, tak? No, Dźgnięcie policjanta nożem. Wielokrotne kradzieże w sklepach. No widzicie Państwo, lepiej ukraść w sklepie niż pójść zamieść komuś e, na przykład, no, no nie wiem, zamieść podwórko. Ja myślę, że takie prace da się dostać. Ja na przykład powiem Państwu, nigdy bym nie ukradł, no chyba, że naprawdę już bym konał z głodu, poprosiłbym kogoś coś przenieść, zamieść komuś coś pomóc. Za chwilę dojdę do tego, co ja robiłem, gdy byłem biedny. No, i powiem Państwu, że to nie usprawiedliwia nikogo. Ta pani jest po prostu złodziejką. Trzeba sobie zdać sprawę, że te uśmieszki, przy tym, jak ona opowiada, że coś ukradła, mnie nie śmieszą, dlatego, że jest osoba, która chciała pracować. Jest jakaś pani, która stała przy kasie, która sprzedawała w sklepie, i prawdopodobnie ta pani, która zarabia jakieś ochłapy w sklepie, musiała zwracać za to, co pani Magda ukradła. Nie wiem, czy tak jest w sklepach wielkopowierzchniowych, ale w małych raczej tak jest. Więc nie wiem, no to, że pani nie chciała pójść żebrać czy pracować, tylko wolała ukraść innej kobiecie pracującej za kasą, no to jest dla mnie po prostu podłość e, i, i, i straszna rzecz. Ja nawet jak widzę, że czasami, no rzadko, bo rzadko, ale widzę, że mi za dużo ktoś wydał, to zawsze się wracałem, bo wiem, że ta pani musiałaby na kasie, czy pan czasami, rzadko, rzadko są panowie na kasach, głównie panie, no to wiem, że ta pani musiałaby to zwrócić z, własnej, z własnych pieniędzy. A praca na kasie jest bardzo ciężką pracą. Ja nie chcę, żeby ta pani ze swojej małej pensji jeszcze płaciła za jakąś tam pomyłkę. Także no jest to po prostu dla mnie żenua, to co opowiadała pani Magda o kradzieżach. No i myślę, że sąd, wysoki sąd po tym, gdy to usłyszy, no po prostu nie ma mowy, żeby dał im dziecko. To byłby skandal, gdyby dostali dziecko. Tymczasem pan Jacek Kurzątkowski, prowadzący kanał Jak to Ogarnąć, Moim zdaniem, no tak jakby trochę dawał nadzieję, tak, że będzie sprawa, że będzie kancelaria, która się tym zajmie, oni na dostanie dziecka szans nie mają. I teraz na czym polega ten coraz większy hejt wobec pana Jacka kurządkowskiego. Ja się do tego hejtu wcale nie chcę przyczepiać. Rozejrzałem się czasami wśród tych ludzi hejtujących pana kurządkowskiego. Powiem Państwu, że to jest naprawdę bardzo niski poziom, tak? Tam są już jakieś ubliżania. Jakieś bluzgi, no to jest naprawdę dno. Ja się do tego nie mam najmniejszego zamiaru przyłączać. Natomiast jest faktem, że tam jest dużo rzeczy, które się kupy nie trzymają. Przede wszystkim pan Jacek od początku chwalił się, że posiada jakąś mocną kancelarię prawną, która będzie się sprawami pani Magdy zajmowała. W obecnej chwili zrobiono z tego co pamiętam, mogę się mylić, ze zrzutek ludzi zrobiono remont tego mieszkania. Czyli wymyto wszystko, dlatego że no, trzeba sobie powiedzieć, te brudasy nawet no, nie myją wanny po sobie, nie myją kibla po sobie. No po prostu no, nic nie robią po sobie. Mieli chyba już od miesiąca wyrzucić łóżko, w którym karaluchy złożyły jaja. Jak się odnawia mieszkanie, no to się wyrzuca łóżko. Przypomnę Państwu, że jakieś pół, chyba półtora miesiąca temu ci Państwo mieli zasponsorowaną przez ludzi deratyzację, czyli tam było tyle robactwa. Oni z tym robactwem nic nie robili, że musiano y, zatrudnić ekipę. Ekipa narzekała, dlatego, że no, Magda z, z Jankiem mieli wyrzucić łóżko, w którym były jaja tych karaluchów, łóżka nie wyrzucili, nikt nie rozumie dlaczego. Y, no nie pomagali w ogóle, niczym się nie zajmują. Y, więc teraz zasponsorowano im remont. Pomalowano im ściany, y, ogarnięto to wszystko, czyli Jeden z panów robotników powiedział, że, że no w ogóle trzeba było wszystko domyć. No wszystko był syf, i tutaj była właśnie taka sprawa bardzo nieprzyjemna. No, że cygan z panią Magdą w ogóle nie pomagali. Gdy cygan chciał im coś pomóc, no to pani Magda była nieprzyjemna, że nie pomagaj, bo oni mają płacone. Czyli tu, szanowni państwo, widać, no, no wyszła taka podłość tej pani Magdy, tak? Taka miła, uśmiechnięta. No dlaczego niby mają nie pomóc w trakcie remontu? Powinni pomóc tym dwóm panom remontującym. Chociażby po to, żeby oni się zajmowali malowaniem, a jak trzeba coś wynieść, no coś, jakieś takie prace fizyczne, to powinien robić to Cynian. Natomiast ona nie chciała, bo ona uważała, że to jest zapłacone, więc nie pomaga im. No to już jest, jest podłość, bo ja powiem Państwu, że gdybym siedział sam w domu, to nawet z czystej nudy bym im pomógł. Pomógłbym im chociażby dlatego, żeby sobie pogadać, no, ja to tak nie rozumiem za bardzo, jak ktoś jest, no kto pracuje, no to tak nawet pomóc, nawet wypada, tak? Natomiast oni nie pomagali. No cygan ponoć coś tam chciał wynieść, no ale ta pani Magda się oburzyła, że opłacone mają, nie wolno im pomagać. Także no to to jest coś strasznego po prostu. Nie robi, brudasy. I chcę teraz Państwu powiedzieć, co tutaj zaszło? Dlaczego ten hej? Dlaczego ma być jakiś reportaż w telewizji o panu Jacku Kurzątkowskim? Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że pan Jacek się chwalił kancelarią prawną, a dopiero kilka dni temu, przynajmniej kilka dni temu był wyemitowany materiał, że dopiero wtedy pan Jacek Kurzątkowski się dowiedział, że pani Magda od dwóch lat nie ma praw do tego lokalu. Czyli oni deratyzowali... Chyba odszawiali, nie, tego nie, odszawiali to chyba nie. I odmalowali i wyremontowali lokal, który już nie należy do pani Magdy, i na, raczej na pewno zostanie im za długi zabrany. No to pytam się, jaka to jest kancelaria, skoro to są oczywiste rzeczy w dokumentach i to się patrzy na to od razu. Więc albo pan Jacek nie ma żadnej kancelarii i się po prostu nie zna na prawie i teraz mu ktoś powiedział jakiś prawnik, albo urzędnik, albo wiedział o tym i wprowadził celowo ludzi w błąd mnie w wprowadził, dlatego że ja nie wpłacałem pieniędzy na te zbiórki z wielu względów przede wszystkim nie pomógłbym tym ludziom, pomógłbym na przykład tam był taki pan Tadeusz y, znaczy przepraszam, pan Adam z psem Tadeuszem to też była dosyć podejrzana sprawa tak, no dorosły mężczyzna nie mógł sobie ogarnąć mieszkania, mimo że chciał pracować no tam, tam coś było nie tak ewidentnie, ale to nie o tym mowa może kiedy sobie o tym porozmawiamy no, natomiast tutaj wygląda, że no, przed eksmisją, no totalny, totalny bezsens za pieniądze ludzi, którzy wpłacali, zamiast pokupować tym ludziom jakieś ubrania, no, spłacić długi czy coś, no, to odmalowywano mieszkanie i, i deratyzowano, tak? Także no, to można uznać, że to są wyrzucone pieniądze w boto, ponieważ oni raczej te mieszkanie stracą. I szczerze mówiąc, dobrze, że stracą. Bo dwoje zdrowych ludzi, którzy nie chcą pracować, zajmują lokal z dwoma pokojami. Kiedy jest cała masa biednych rodzin, którzy mają po trójkę, czwórkę dzieci, gnieżdżą się naprawdę w klitkę. I to jest naprawdę hańba, żeby dwoje takich nierobasów zajmowało mieszkanie, lokal socjalny. Przecież to jest dla jakiejś matki, na przykład z trójką, czwórką dzieci. No to zdecydowanie takie dwa pokoje by się przydały, tak? W jednym pokoju. Dwójka dzieci, tak, najmniejszy z matką, by mieszkał, no to zupełnie co innego niż w jednym pokoju wszyscy. Także, szanowni państwo, oni powinni nawet stracić te mieszkanie. Kolejna sprawa, chciałbym państwu powiedzieć, dlaczego jestem negatywnie do nich nastawiony i bardzo sobie to przemyślałem, wszystko. Dlaczego? Dlatego, że bieda i przypadki losowe ludzi spotykają. Jak państwo wiedzą, no ja wiele lat temu. Hmm, pojawiły się u mnie objawy. Tak, no, miałem straszne bóle brzucha, zaczęły się pojawiać biegunki z krwią. Najpierw było podejrzenie raka i grubego. Miałem kolonoskopię zrobioną, miałem różne badania. To się cały czas pogarszało. Ja praktycznie nic nie trawiłem. Po każdym jedzeniu miałem straszne bóle. Krótko mówiąc, lekarze to scharakteryzowali, że nie jest to żadna znana choroba, tylko jest to połączenie różnych objawów, które się nazywa syndromem jelita drażliwego, czyli IBS-em. IBS w skrócie polega na tym, ma wiele nazw, jest wiele form. Niektórzy mają zatwardzenia tydzień i ponad, jest to bardzo bolesne, a niektórzy mają postać biegunkową, taką postać ja miałem. Czyli to wygląda w ten sposób, że <śmiech> przepraszam, <śmiech> coraz więcej ludzi w Polsce na to choruje. Że człowiek wychodzi na przykład często z domu do pracy, załatwiać sprawy, i coraz częściej łapie go, no, wychodząc z domu, łapie go ból brzucha, musi biec. Po jakimś czasie wykształca się strach przed wychodzeniem z domu, bo człowiek mówiąc wprost boi się, że no, złapie go biegunka, tak? Po pewnym czasie ten strach staje się tak mocny, że człowiek, który wychodzi z domu, nawet gdy nie boli go brzuch, to zaczyna się tak denerwować, tak oczekiwać tego bólu brzucha, że ten ból brzucha się natychmiast pojawia. W moim przypadku ta choroba się jakoś tak można powiedzieć kociła ze 2-3 lata i po tych 2-3 latach pełne objawy tej choroby powodowały to, że na przykład wychodząc z mieszkania, dochodziłem do na przykład parkingu, gdzie miałem samochód Czułem się, jakby mnie ktoś uderzył pięścią w brzuch. To jest takie uczucie, jakby wszystko w brzuchu się ruszało. To jest takie uczucie, jakby ktoś dostał pięścią w brzuch. I czułem, że muszę do toalety natychmiast, no i musiałem biegiem biec do domu. Oczywiście to jest śmieszne. Ja się, szanowni państwo, wielokrotnie z, z tego teraz śmieję, bo to niektóre historie są po prostu bardzo, bardzo, bardzo śmieszne, ale wtedy no, często płakałem z tego powodu, dlatego że musiałem zrezygnować z pracy. Po wielu naprawdę traumatycznych wydarzeniach musiałem zrezygnować, chociaż nie chciałem. Musiałem zrezygnować z prowadzenia towarzyskiego życia. Nie mogłem nigdzie wychodzić ze znajomymi. No, całkowicie się moje życie w pustynię zamieniło. Zasiłku od państwa nie dostałem. Próbowałem dostać rentę. Lekarze renty mi dać nie chcieli, ponieważ ta jednostka chorobowa no, nie jest zapisana. Tak? Nie ma czegoś takiego jak BS tak naprawdę lekarze nie wiedzą, co to jest. Po prostu człowiek ma codziennie kilkanaście, a czasem więcej biegunek. Ja miałem takie biegunki, że potrafiłem zemdleć, stracić przytomność. Często lała się krew, tak? No to było coś strasznego, lekarze. Badania, kolejne leki, kolejne cudowne terapie. Nic na to nie działało. Totalnie musiałem się zamknąć w mieszkaniu. Mama mi przynosiła jedzenie przez te lata. I ja powiem Państwu, no jak ja reagowałem na nieszczęście. Tym nieszczęściem, no ja nie wiem, jakie nieszczęście, że nie pracują ma Pani Magda i Pan Janek. Raczej nie mają żadnego, mogliby pracować. Ja powiem Państwu, co ja robiłem. Przede wszystkim miałem taką koleżankę, która organizowała różne takie spotkania ezoteryczne, więc jeździłem w Warszawie, ona wiedziała, jaką mam chorobę, więc to było tak, że szybko wsiadałem, wbiegałem w jej samochód. W samochodzie, na motocyklu, na rowerze objawy choroby mojej znikają, bo to jest skorelowane z nerwami. Że jak na przykład gdzieś idę i pojawi się myśl, że no nie dobiegnę do domu, tak? no to się pojawia stres i to się samo napędza. Natomiast jak jestem na rowerze, na motocyklu, w samochodzie, a zwłaszcza w samochodzie, to ten lęk znika, bo wiem, że no jestem sam, nie będę upokorzony, jak się coś stanie wiadomo co i że w razie czego będę szybko potrafił dojechać do domu, znika lęki i najczęściej nic się nie dzieje. Zresztą i tak objawy tej choroby u mnie bardzo się zmniejszyły. Obecnie nawet jestem w stanie od domu, tutaj gdzie jestem na Podkarpaciu, to mi życie uratowało Podkarpacie, ponieważ w Warszawie jest tak, że no, gdziekolwiek idąc, no, no nie mogłem nigdzie ani dojść, ani załatwić. Natomiast tu gdzie przebywam na Podkarpaciu, to jest. Miejsce, które mi uratowało życie w sumie, dlatego że jest ogród, jest blisko do sklepów, więc nawet jak jestem w dobrej formie, jestem w stanie na piechotę dojść jakieś, nie wiem, no może nawet pół kilometra, 500 metrów byłbym w stanie przejść. Jak jestem po niektórych lekach, ale nie będę mówił po jakich, dlatego że wiadomo, moi hejterzy wysyłają wszędzie zawiadomienia do cbs na policję, wszystko co ja mówię jest natychmiast wysyłane do służb, także... Także są z tym bardzo duże problemy. Także po niektórych suplementach i lekach mogę przejść znacznie więcej. Także no tak to wygląda i powiem Państwu, że dopóki ta choroba jeszcze nie była taka straszna, wsiadałem w samochód z moją przyjaciółką, jeździliśmy, ja po prostu krzesła ustawiałem w różnych takich domach kultury i tak dalej. Tam oczywiście były toalety, więc ten lęk znikał. No to co warto jeszcze dodać, Szanowni Państwo, to że po alkoholu znikają te objawy w 90%, także to jest cudem, że ja nie wpadłem w jakiś alkoholizm, alkohol umożliwiał mi wyjście jakieś normalne z domu w małej dawce, dlatego ustawiałem jakieś krzesełka, organizowałem wpłaty, wiadomo, że z tym zawsze byłem krystalicznie uczciwy, mam taką opinię u ludzi, więc byłem dawany do pieniędzy, do rozliczania, przyjmowałem od ludzi pieniądze za te różne takie, takie grupowe spotkania. Tak? Przyjeżdżali różni guru za granicę, więc organizowałem takie spotkania i za to sobie dorabiałem. Potem koleżanka mi odwoziła. Niestety nie brałem ani razu kursu w kursie udziału, dlatego że no po prostu cały czas miałem jakieś, czy to biegunka było, czy bóle brzucha, no to cały czas było latami. Gdy potem choroba zaczęła się zwiększać, już nie byłem w stanie po prostu dobić do samochodu przyjaciółki to zlecała mi takie prace, wklejałem reklamy tych jej spotkań, na które przyjeżdżali różnie coś tam góry, to coś tam ludzie, którzy mieli jakieś terapie naturalne. Więc wklejałem reklamy po różnych forach i w ten sposób wyglądała moja praca, czyli zająłem się jakby oprawą marketingową tego wszystkiego. No i dostawałem za to pieniądze. Później znaczy można powiedzieć w międzyczasie, bo to się razem przeplatało, postanowiłem sobie, że nie będę po prostu dziadował i prowadziłem bloga Księga Sukcesów, już te blogi na Onecie nie istnieją, ten blog jest zawsze w linku, on się nazywa Księga Sukcesu. przeniosłem go na Wordpressa, no i prowadziłem bloga, pisałem, cały dzień pisałem, łapałem się jakichkolwiek zleceń, Także można powiedzieć, że siedziałem w domu, ale cały czas próbowałem jakieś ogarnąć pieniądze. No, i jak zacząłem pisać, stałem się jednym z najpopularniejszych blogerów na OneCie. No, i wtedy się zdarzyły dwie wspaniałe rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to, że przedstawiłem ludziom sytuację i powiedziałem, że napisałem, że w związku z tym, że mam taką i taką chorobę, nie mogę pracować. To w związku z tym, że piszę dużo felietonów, że dużo pracuję, że się staram. Jeśli ktoś chce jakąś darowiznę mi wpłacić, to bardzo byłbym wdzięczny. No, a ponieważ zacząłem być coraz bardziej popularny, no to ludzie zaczęli mi pomagać, tak, od takiej przyjaciółki, mojej lekarki. Dostałem leki na tę chorobę, między innymi, dostałem, dostałem wsparcie finansowe, mogłem samochód naprawić, bo tam musiałem na kurs angielskiego jeździć, nie miałem pieniędzy, a rodziców się wstydziłem prosić. Czyli zacząłem sobie jakoś ogarniać sprawę. Później, gdy zacząłem już wydawać książki, gdy zacząłem już zarabiać, no to zacząłem zwracać ludziom te pieniądze. Natomiast faktem jest, że przetrwałem ten najgorszy czas i nie musiałem ani żebrać, ani, e, ani okradać nikogo i jakoś ten czas przetrwałem. Ale pracowałem, pracowałem, starałem się, e, wiadomo, że ludzie, którzy mi pomagali, to później ich słuchałem, tak ich problemów, także to tak szczerze mówiąc nie były wcale darmowe pieniądze. Ale w ten sposób jakoś no, rozwinąłem ten biznes, zacząłem książki sprzedawać w obecnej chwili. Jestem autorem 14 książek, 15 się tworzy. Jestem twórcą forum braciaSamcy.pl. Stworzyłem portal i dziękuję za uczestnictwo wielu ludziom. .pl. No Mam dużo stron i tak dalej, także teraz sobie ładnie zarabiam, mam firmę, radzę sobie. Mimo, że nadal jestem chory, dlatego gdy widzę, jak po prostu, za przeproszeniem, zapierdalałem od rana do wieczora tylko przy komputerze, no bo to jest jedyna rzecz, którą mogłem robić, jak widzę, że ci ludzie dostali szansę, mogli sprzątać, zmniejszać sobie ten dług, mogli sobie do jakiejś pracy pójść, mogli sobie coś ogarniać i oni po prostu nie chcą. Nie chcą pracować, oni po prostu siedzą i tylko chcą, żeby ktoś im dał pieniądze, dał prezenty. Gdy widzę, jak ci ludzie, mimo, że nie doświadczyli takiej choroby jak ja, Doświadczyli takiego piekła, które musiałem przeżyć, bo te, ta choroba w Polsce, kiedy nie dostaje się w Polsce żadnych zasiłków, żadnej renty, nie można liczyć na żadną pomoc. Zresztą mi pani Herman, świetna pani gastroenterolog z Warszawy z ulicy Czerniakowskiej powiedziała: Panie Marku, pan renty nie dostanie, chyba że pan zapłacił łapówkę, jeśli ma pan kogoś. Dlatego, że no, ludzie nawet z bardzo ciężko y, chorzy, z kronem i tak dalej też nie dostawali tych rent, więc no czytałem gdzieś w gazecie, że gościu nie miał nuki, też mu renty nie dali, bo mu krękami pracować. No ale byłem na dwóch komisjach, jakimś cudem udało się tata mnie tam dowiózł Całe lata mojego życia to było jedno wielkie piekło i nieszczęście związane z tą chorobą. No i uratowało mnie to pod No ale jak państwo wiedzą, jest grupa hejterów, która Próbuję to wszystko zgnoić, co robię, więc A, szkoda gadać. Podkarpacie mi uratowało życie, ponieważ mogę wyjść sobie chociażby do ogrodu. Jak żyłem w mieszkaniu, wychodziłem na tą betonową pustynię. No nie miałem gdzie pójść nawet. Wszędzie beton tak, no krótki spacer, 20 metrów w jedną stronę się zaczynały skurcze brzucha i powrót. To nie jest życie. Tu mogę pójść do ogrodu, nie pojawiają się objawy psychosomatyczne, dlatego, że no wiem, na no jak się coś stanie, to albo dobiegnę, albo na miejsce coś zrobię i tyle, więc się nie pojawiają. Więc gdy widzę po prostu dorosłych nierobów, którzy, e, dwóch dorosłych nierobów, którzy mogą pracować, mogą robić cokolwiek, e, którzy mogą pracować, robić coś w domu, cokolwiek i gdy widzę siebie, że no nie chciałem kraść, nie chciałem żebrać, brać, bo się po prostu wstydziłem, robiłem co się tylko dało, żeby zarobić jakieś grosze, i wystarczało, bo ja miałem małe, małe wydatki. Tak, buty najtańsze kupowałem, najtańsze ubrania, wszystko najtańsze, najgorszy chłam, żeby tylko przetrwać ten, ten okres wielu, wielu lat. A wiedzą Państwo, że i był ten hater, mój główny, tak, który wielokrotnie pisał tam, że no, no widział, że mam raka, tak, podejrzenie raka, bo o tym pisałem, więc dzień i noc trwało. Wyzywanie i tak dalej. A, też Państwu nie będę opowiadał, bo to znana sprawa. To już się 11 lat toczy. Wiele osób uciekło z internetu przez tego gościa Sławomira. No, ja się zostałem, jeszcze ja się zostałem. Także, tak, szanowni Państwo, no co ja mogę, reasumując powiedzieć o tym kanale? Znaczy o kanale nie chcę się wypowiadać. No cóż mogę powiedzieć? No to przynosi na pewno pieniądze. Robi wyświetlenia, robi show, dlatego że ludzie już kapnęli się, że ta pani Magda z tym cyganem Jankiem, to po prostu są nieroby, brudasy jest tyle wolnego czasu, można posprzątać wokół siebie można sobie umyć włosy no można jakieś podstawowe rzeczy wokół siebie zrobić tak, ogarnąć, można jakąś, nie wiem fuchę wziąć, no cokolwiek, tak, wiem, że ludzie mało płacą teraz ogólnie, że się mało płaci ale no, nawet te chociaż 1200, 1300 zł, nawet jakby zarobili gdzieś na czarno no, to już by za to można, jakieś ubranie, coś, no, cokolwiek można by zrobić. Tymczasem tutaj, na no kolejne długi, tak, do spłacania, niepłacenie za czynsz i czekanie tylko aż ktoś przyjdzie i coś da. Moim zdaniem, płacenie na panią Magdę i pana Jacka, to jest, na pana Janka, przepraszam, to jest oczywiście decyzja każdego człowieka. Są ludzie, którzy się utożsamiają z ich sytuacją, chcą im płacić, i to jest wolna wola każdego człowieka. Każdy człowiek może zrobić ze swoimi pieniędzmi, co tylko chce. Natomiast ja uważam, osobiście, jeśli tak spojrzę na swoje odczucia względem y, pana Janka i pani Magdy, to ja bym im grosza nie dał. Dlatego, że wolałbym te pieniądze dać i zresztą daję. Nie jest tajemnicą, że przeznaczam duże sumy na schroniska dla psów, bo y, y, czy tam czasem, no, kiedy jeszcze mogłem na różnych lekach czy po alkoholu, jeździłem z moją przyjaciółką do schroniska, jest takie tutaj na Podkarpaciu, i woziliśmy różne jedzenie, karmy i tak e, dalej. Także powiem Państwu, że wolę pomagać ogólnie zwierzętom niż ludziom, ale i ludziom też pomagałem. Czy to kiedyś tam zbiórkę zrobiłem, tam dałem chyba 2000 na tę dziewczynkę, co jej nogi chcieli operować, przedłużać tak, bo nie rosły jej kości. E, czy to dałem na lastradę 700 zł z, z jednego z odszkodowań od hejterów, 300 zł dałem tam na jakąś stronę stop islamizacji. Także ja te pieniądze. Szanowni Państwo, jakoś tak od czasu do czasu mi się trochę polepszyło w życiu, ludzie mi pomagali, więc ja też pomagam ludziom. Natomiast chętnie bym pomógł komuś, kto widzę, że ma nóż na gardle, na przykład pomógłbym kogoś, kto był w mojej sytuacji, tak jak ja byłem wtedy. Natomiast mamy tutaj dwoje zdrowych ludzi, no niezbyt może psychicznie, ale fizycznie są zdrowi, mogą pracować, są sprawni, mogą sobie życie ogarnąć, ale po prostu brakuje woli. To są pieniądze wyrzucone w błoto. To jest danie ryby, a nie wędki. Oni te pieniądze przejedzą, przepalą. Zaraz będzie internecik, tableciki, oglądanie inne głupoty. Zamiast zorganizować, kupić środki czystości, posprzątać. Zobaczcie. Oni są tak leniwi, że nawet w świetle Jupiteru, że się tak wyrażę, czyli przed kamerami nie chcą tego syfu posprzątać. Czy wyobrażacie sobie, co tam musi się dziać, jak kamera na to nie patrzy? Tam musi być po prostu totalny syf. Były też sytuacje, o których pani Magda opowiadała, że tam biła się z jakimiś innymi kobietami, także dzieci oddane tej parze, to byłaby moim zdaniem tragiczna pomyłka, bo ta pani i ten pan absolutnie nie nadają się do wychowywania dzieci. Te dzieci zdecydowanie trzeba im odebrać. No co mogę jeszcze więcej powiedzieć? To jest decyzja ludzi, czy płacą, ja się nie zamierzam wchrzaniać w cudze pieniądze. Ja tylko mogę powiedzieć, czy ja płacę, otóż ja nie dam grosza, bo uważam, że można pomóc ludziom, którzy chcą pracować, którzy no, jakieś kroki wykonują, tak? No chcą jakoś coś ogarnąć. Tymczasem nie widzę u nich jakiejś takiej chęci do poprawy swojego losu, swojego życia. W związku z tym uważam, że to są pieniądze wyrzucone w błoto. Tak samo mieszkanie, oni powinni sobie zarobić i wynająć jakąś kawalerkę. A jeśli mają już coś dostać od państwa, z zasobów socjalnych, to powinni dostać najmniejszą kawalerkę, bo i tak wszystko będzie zabrudzone, obsrane, zasyfione. Nie myją po sobie wanny, nie myją wanny z włosów. No to jest po prostu porażka, żeby nie wymyć wanny po sobie, nie umyć naczyń po sobie, nie umyć. Ja tego po prostu nie jestem w stanie pojąć, bo. U mnie wszystko jest, może nie na błysk, ale ja na przykład nie toleruję takiej sytuacji, że zostają jakieś talerze, szklanki, od razu wszystko tutaj biorę do zmywarki, ogarniam, czyszczę. No lubię jakieś czysto, pachnąco, tak? Ciuchy stare do, do kosza, tak? No wszystko musi być ogarnięte, musi być pachnące. Dlatego ja uważam, osobiście jest to moja prywatna opinia, że są to pieniądze najzwyczajniej w świecie wyrzucone w błoto. I tyle. Szanowni Państwo, to by było tyle w tym temacie. Zastanawia mnie też postać pana Jacka Kurzątkowskiego, który z tą kancelarią, nie wiem, no kancelaria nie wiedziała, że, że mieszkanie jest zajmowane bezprawnie od dwóch lat. Nie wiem, no to, to po prostu cuda. No, nie, nie wiedział, że i tak zostanie pani Magda wyrzucona, tak. No tam były jakieś rzeczy, których ja nie oglądałem, kiedy bezdomna, starsza pani nie dostała pomocy. A jakieś tam rzeczy dostaje pani Magdan, no to w ogóle tam po prostu są różne cyrki. Kiedy to była pani Ewa, która była poszukiwana listem gączym. Pamiętam sam, bo od razu miałem podejrzenia, że coś z tą panią jest nie tak. Ludzie pisali w komentarzach Jacku, ona jest podejrzana. Ludzie pisali, że Jacku to ona jest ścigana listem gączym. Oczywiście pan Jacek albo kasowo banował te komentarze, albo, albo ich nie słuchał. I oczywiście okazało się po jakimś dłuższym czasie, że faktycznie ta pani jest ścigana listem gączym i jest tam gdzieś chyba w areszcie, jeśli nie wyszła teraz, za jakieś przestępstwa była ścigana. Oczywiście była oszustką, oddawała dzieci swoje, tak. Występowała w innych programach, gdzie zawsze był, no chciała po prostu pieniędzy, tak. Wymyślała jakieś bzdury totalne, że tam ją mąż były, pobił, wybił zęby, więc ona szuka na zęby. Oczywiście zęby miała wszystkie, no to po prostu było i śmieszne i straszne. Więc to, czy, czy pan Jacek albo kłamał, albo po prostu jest tak nieogarnięty, że go robili w konia naprawdę e, najpodlejszej klasy oszuści, no nie wiem, albo to, albo to, i oba te. Obie te rzeczy są no, niezbyt chlubne dla pana Jacka. No, kolejną sprawą jest to, że była na przykład taka sprawa, dwie panie dały paczkę dla, yy, dla Magdy i Janka, a pan Kurządkowski zdecydował, że paczkę da pani Agnieszce, tak, która zdradziła męża, poszła do badboja, potem kłamała, że ten badboy ją bije. Były ślady, na przykład ona mówiła, że jest po bardzo ciężkim pobiciu. Ja nawet draśnięcia nie widziałem na jej twarzy. A z całym szacunkiem wiem dokładnie, jak wygląda twarz po mocnym pobiciu. Wiem doskonale. Chyba państwo wiedzą skąd. I na pewno nie jest to widzenie w lustrze. Także, szanowni państwo, no, tam są po prostu komedie na tym kanale. Nie wiem, czy to jest robione po prostu, czy to są aktorzy, żeby show robić dla ludzi, czy po prostu te osoby tak wkręcają tego pana Jacka, bo on po prostu no, nie ogarnia, co się wokół niego dzieje. Trudno powiedzieć w ogóle o co tam chodzi. Natomiast mimo wszystko fajnie jest obejrzeć ten kanał, czy alkoholików, czy tych heroinistów, ja wcale nie mówię. Pod względem takim, jeśli chcą ode mnie pieniędzy, to na pewno im nie dam, bo mi się na przykład nie podoba to, że ja dałbym pieniądze swoje panu Jackowi, a on wtedy decyduje. Na przykład, ja bym chciał dać pieniądze na jakiś cel, tak? Na tego na jakiegoś pana alkoholika czy coś, to chętnie bym dał, bo często alkoholicy narkomani to są często dobrzy ludzie, którym się po prostu noga powinęła, żona ich zostawiła, no, mieli jakąś tragedię w życiu i popłynęli, tak? Więc ja chętnie czasami takim ludziom naprawdę dałbym, nawet na ten alkohol, dlatego, że, no, jak on już nie ma szans, tak, i tak umrze, i tak umrze, bo już rozwalił zdrowie. Przepraszam. Przepraszam, miałem telefon. Więc, szanowni Państwo, no, ja dałbym komuś pieniądze Na przykład komuś, kogo lubię Komuś, komu chciałbym pomóc Tam są bardzo ciekawe osoby Na przykład był ten pan, który się wyzwolił Z alkoholizmu, bardzo ciepły Był jakiś alkoholik, była jakaś starsza pani Tak, alkoholiczka Ja bardzo chętnie parę złotych bym dał Ale dałbym te pieniądze tej pani I powinny być podane konta tej pani A nie na takiej zasadzie <laughs> Przepraszam bardzo Że ja daję pieniądze panu Jackowi A on z tego będzie decydował, komu dać no to sorry winy tu, ale ja na coś takiego się nie godzę i na coś takiego pieniędzy nie dam. Powinny być podane numery konta dla danej osoby. I tyle. Albo powinno być to bardzo dokładnie rozliczane. Powinien być stan konta aktualizowany, pokazywany, kto wpłacił. I tyle. Powinno być to rozliczane, a na takiej zasadzie pan Jacek sobie z uśmieszkiem de będzie decydował o moich pieniądzach komu je dać. To sorry winę tu, bo ja na przykład na Ewę oszustkę pieniędzy dać nie chcę. Na Agnieszkę, która zdradziła męża, pieniędzy dać nie chce, na, na Magdę i Cygana, pieniędzy dać nie chce, bo niech sobie po prostu te pieniądze zarobią. Ludzie zapierdalają ciężko za 1200-1300 zł w niektórych miastach na czarno, tak? Nie można dostać roboty, więc z jakiej racji ja miałbym im dawać pieniądze dwojgu zdrowych ludzi, którzy mieszkają w Warszawie, gdzie można spokojnie nawet na czarno, jakąś w miarę ogarniętą robotę dostać. Tymczasem wpłacając pieniądze, e, można się liczyć z tym, że pójdzie na, na jakieś głupoty, wywalenie na przykład pieniędzy na remont. Ilu ludzi wpłaciło na remont, na deratyzację mieszkania, które będzie trzeba oddać? Ilu ludzi wpłaciło pieniądze na panią Agnieszkę, która no, zdradziła męża i prawdopodobnie zdradziła też badboja, który ją bił tak e, no, 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 cyrki, albo na panią Ewę, która była poszukiwana listem gąszym. Czyli kryminalistce wysłano pieniądze, które oszukiwała, tak? Więc ilu ludzi jest po prostu wkurwionych zwyczajnie na pana Jacka, dlatego że no nie ma jasności, gdzie są te pieniądze. I pan Jacek decydując o tym, że jednym daje, robi zakupy bezustannie, tak ta się mleczko dla pani Magdy. Przede wszystkim, jak są ludzie w takiej sytuacji, to się nie kupuje słodyczy. Kupuje się rzeczy najpotrzebniejsze, żeby wyprowadzić takiego człowieka z biedy, żeby go leczyć żeby mu jakiś dać start, a to jest utrzymywanie człowieka po prostu w zależności od siebie. To jest bardzo nieładne, co robi pan Jacek. Zwłaszcza, że pan Janek, czyli cygan, ma prawdopodobnie cukrzycę, więc picie coli, przez niego kupowanie mu ptasiego mleczka, w którymś momencie się wywróci, będzie hiperglikemia i będzie nieszczęście. Dobrze, szanowni państwo, to jest tyle w tym temacie. Na temat tych, jak to niektórzy nazywają, brudasów i nierobów, którym się nie powinno dać ani złotówki. Pozdrawiam Państwa serdecznie, ale oczywiście życzę Pani Magdzie i Panu Jankowi, żeby im się w życiu ułożyło i żeby trafili pracę, która będzie odpowiadała ich aspiracjom, tak? Czyli która będzie im się podobała. Może gdzieś jest robota, gdzie można sobie jeść chipsy, pić kolej, patrzeć w telewizor. O, jakby taka była robota, to ja im życzę. <laughs> Sam bym chciał w takiej być. Nie, ja już mam swoją robotę, to mam tyle po uszy, że. Szledwo wyrabiam. Szanowni Państwo, pozdrawiam serdecznie. Życzę Państwu miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.